Otwarty mikrofon, Radio Opole. Moim gościem jest prezes zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, profesor Jarosław Mamala. Dzień, dzień dobry. dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 10 lat, tyle już działa Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Czy to jest ten projekt, to jest sukces w pana ocenie? No, park zaczął działalność 23 listopada 2012, a więc mamy dziesiąte narodziny parku i w nie dziesięciolecie działalności. Natomiast... W mojej ocenie na pewno tak, bo jest to przestrzeń, która wpisała się chyba na dobre w krajobraz Miasta Opola, w krajobraz przedsiębiorczości, współpracy z firmami, realizacją projektów. Zresztą zostaliśmy ostatnio uhonorowani przez pana marszałka za, za jedną z instytucji, która dobrze wykorzystała fundusze unijne. Mhm. No właśnie, bo ja pamiętam, że gdy park tworzono, no to nie brakowało wątpliwości, czy... Opole to jest Taranga, żeby aż powoływać park naukowo-technologiczny. Tak z perspektywy tych 10 lat, to chyba na wyrost trochę były te obawy. Generalnie jak popatrzylibyśmy na, na rozwój parku, to on się rozwija, rozwijał bardzo sukcesywnie, tak jak była potrzeba. A potrzeba kreuje tą, ten rozwój. Tak jak w technice. Nie, nie tylko zostaliśmy dostrzeni tutaj na miejscu w Opolu, ale ostatnio byłem nawet zaproszony do otwarcia konferencji ogólnopolskiej na temat organizacji i funkcjonowania parków. Więc mamy już swoją głowę również w kraju. No, bo park, to jak czytamy zresztą w takim opisie, który można znaleźć na stronie tej instytucji, to jest platforma współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych. No, sprawdził się ten model współpracy w oparciu właśnie o parki? To generalnie w kraju jest pewien problem z parkami, bo parki zamiast skupić się właśnie na tym głównym celu, który Pan przeczytał, skupiają się na tym, żeby w pewnym sensie pozyskać fundusze na realizację, na, na, na działalność bieżącą. Nie, koń, nie do końca one nieraz są, tak w misji parków, tak, ale zabezpieczają ludzi, którzy pracują, zmniejszają koszty funkcjonowania. Natomiast my mamy to szczęście w Opolu że de facto te wszystkie projekty, które zrealizowaliśmy, to były tylko i wyłącznie nastawione na tą współpracę nauki biznesu, bo zrealizowaliśmy tych projektów bodajże 7 czy 8, ale nie tylko projekty związane z rozbudową parku, tą infrastrukturą, tak, na którą rzeczywiście udało się pozyskać to dofinansowanie, ale przede wszystkim realizowaliśmy projekty badawcze. A do projektu badawczych zapraszaliśmy nie tylko firmy parkowe, ale też firmy zewnętrzne, które z nami kooperowały. Ale żeby znowu napisać taki projekt unijny, to trzeba mieć tą, tą myśl innowacji, patrząc na tą innowację to musimy znaleźć coś takiego co jest nowe na rynku albo i na definicję innowacji to jest coś znacząco ulepszonego. no i to pokazuje że udało nam się to zrobić ale co jeszcze ważniejsze mamy realne przykłady współpracy z firmami gdzie dla nich wykonywaliśmy pewną usługę budowę pewnych urządzeń i to z sukcesem no właśnie, ja sobie wyobrażałem, gdy park powstawał, że to właśnie będzie taki rozsadnik innowacyjności, który podźwignie tę naszą regionalną również gospodarkę trochę, trochę wyżej z tego poziomu takiego prostego wytwórstwa na poziom rzeczywiście tworzenia rzeczy innowacyjnych. To się udaje? Jak pan myśli? To zależy od punktu widzenia, tak, bo rzeczywiście mamy przykłady firm w parku, które zaczynały od jednego biura i tych. Przykładów jest kilka, a dzisiaj po, jedna firma zatrudnia prawie 100 osób, druga ze 40 są zna, bardzo znani już wytwórcy, znanymi firmami na, na rynku, yy, szczególnie zagranicznym ale to są firmy mniejsze, które zaczynają, są też firmy, które zaczynały i się też nie powiodło, tak? więc to nie jest, bo to jest trudny element y, pracy z firmami, które zaczynają na starcie. Tak? De facto jest, jest pewna taka dziura na rynku w zakresie możliwości dofinansowania działalności startupowej, takiej innej, bo y, rynek jest troszeczkę po, popsuty przez aniołów biznesu, którzy de facto chętnie współpracują ze startupem, ale takim, który ma już swój produkt, swoją markę już wypracowaną, a potrzebuje de facto pieniędzy na, na ten ostatni etap wspierania filmu na ten rozwój, tak? Ale zapomina się, żeby dojść do rozwoju, to trzeba mieć tą ideę i tą ideę wesprzeć. Mhm. Czyli park powinien być traktowany jako swego rodzaju inkubator. My tak, ale ten inkubator już taki sformalizowany, tak, bo my, tych definicji inkubatorów jest wiele. Dlatego też myśmy wyszliśmy przed samą pandemią z takim programem Polski Startup i myślę, że teraz będziemy do niego wracać i zapraszamy uczelnie y, do, do współpracy, żeby te wszystkie inicjatywy, które my robimy, y, pod Mixer y, czy Dzień Światowy Dzień Przedsiębiorczości, żeby one były y, 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 wspólnie z uczelniami, tak, bo ja mam takie przykłady nieraz, że siedząc nieraz na obronach prac dyplomowych na naszej uczelni, Studenci przedstawiają naprawdę bardzo fajne prace, tak, z których można było im tam mówić, żeby wyszli, pokazali się szerzej na, na rynku i być może zostaną zauważeni. Tak. Natomiast no to jest taka praca u podstaw, jeżeli chodzi o promowanie działalności takiej startupowej. No bo właśnie, bo jest jeszcze ten problem, że zawsze na świecie ta działalność innowacyjna studentów, środowisk studenckich, no, zawsze daje taki silny impuls. No, wiele firm, które dzisiaj znamy, Zaczęło się w czasach, gdy ich twórcy byli studentami, albo tuż po tym, jak przestali nimi być. U nas jeszcze chyba ten system nie działa, wspierania właśnie takiej przedsiębiorczości studenckiej. Wspomniał o tej konferencji, której byłem na otwarciu. De facto pani minister mówiła właśnie, że w nowej perspektywie ma być bardzo duży nacisk właśnie na korzystanie z tego, co myśmy już zrobiliśmy w Polsce. I tak samo my jako PARK musieliśmy znaleźć ścieżkę taką, która jest akceptowalna na rynku opolskim, to znaczy nie jesteśmy bezpośrednią konkurencją dla firm i nie jesteśmy konkurencją dla uczelni. Uczelnia ma swoje zadania w zakresie kształcenia, promocji postaw i postaw przedsiębiorczości. To bardzo dobrze robi nasze uczelnie czy przez Centra Transferu czy Akademickie Biuro Karier. Firmy też nie chcą współpracować z firmami, które są dla nich konkurencją, więc my musimy e, balansować na środku pomiędzy jednym i drugim podmiotem. Natomiast Mówiąc o budowaniu tego doświadczenia złożyliśmy projekt na rozbudowę parku e, wspólnie z miastem Opole pod hasłem Experience. E, I to właśnie doświadczenie, czerpmy ze swojego doświadczenia z doświadczenia rynku, aby tworzyć tą nową jakość, a tą nową, nową jakością, która czeka nas, tak, e, jeżeli chodzi o taką transformację rynku technologicznego, jest właśnie cyfryzacja. Stąd w Opole pojawiła się serwerownia, jedna z nowszych. W tej części Polski e, przedsiębiorcy coraz chętniej do niej e, korzystają, bo nie da się obecnie prowadzić no, sprawnego biznesu, jeżeli się nie jest zabezpieczony cyfrowo. A coś więcej Panu może powiedzieć o tym projekcie? Bo ja chciałem pytać o plany rozwoju parku naukowo-technologicznego. E, tak. E, experience. Chcemy zrobić taki projekt bliźniaczy w zakresie dostępności, z tym, że wymagania cyfrowe się zmieniają, zmieniają się, przyłącza, świat techniki idzie do przodu. De facto też wymagają się takie wymagania środowiskowe, infrastrukturalne, żeby świadczyć takie usługi IT. Dlatego przygotowaliśmy całkiem inny projekt na bazie naszych doświadczeń, który by jeszcze lepszą ofertę dla, kierował dla, dla, dla naszych przedsiębiorców w zakresie właśnie tej e, cyfrowości. Ostatnio też byli studenci, e, chodzili pompom pom, pom, po naszym zapleczu i oni mówią, ale po co takie zabezpieczenia e, dla zwykłego AT? Tak? Ale jeżeli ktoś mówi, ale jak autostrada jest obsługiwana, a my obsługujemy autostrady no i serwer stanie, to jak kierowca ma pojechać, jak mają światła działać, jak mają y, obsługujemy Narodowy Fundusz Zdrowia, y, obsługujemy szkoły na, na terenie Dolnego Śląska w zakresie internetu, nask. Wie, to są y, rzeczy, które nie mogą zawieść. Tak? Natomiast y, przedsiębiorcy też obecnie zmienili swój model. Kiedyś każdy chciał mieć swój komputerek pod stołem i mówić: To jest moje, ja wiem. A dzisiaj nie, dzisiaj jednak chmura to jest ten element dominujący ale nad chmurą trzeba mieć swoją kontrolę i to, to jest całkiem inne podejście. No właśnie, bo dla wielu taką, takim wyjściem wydaje się być korzystanie z chmur gdzieś tam posadowionych na serwerach w Chinach, w Indiach. Tam, gdzie jest taniej po prostu. No totalność to właśnie nie idzie nieraz z jakością, tak? Natomiast my w Polsce mamy, znaczy w Unii Europejskiej mamy taki e, zapis, że dane z Unii Europejskiej nie mogą być wyprowadzone poza Europę, tak? Natomiast ym, nad tym się de facto kontroli nie ma, tak? Mamy przykłady awarii serwerowni, które bardzo tanio postawały, tak, w kontenerach w Szwajcarii, które spłonęły i później część Szwajcarii Szwajcarii lotniska nie działały, tak? bo, bo, bo to było tak zrobione na chybcika. Tak? Natomiast my też mamy przykłady w Opolu firmy, które chciały wejść w 100% wynająć serwerownię. tylko dla siebie, tak, no, ale Park nie jest takim podmiotem, który ma świadczyć usługi tylko dla jednego. My mamy być jednak otwarci dla MŚP i na nich nakierowane. Taka jest już wola właściciela. Mhm. Ale czy są też plany takiej fizycznej rozbudowy, powstawania na przykład nowych budynków? No, właśnie ten budynek Experience, to właśnie nowe podejście do, do tej transformacji cyfrowej. A jeżeli czytamy, właśnie w projektach tych unijnych, to transformacja cyfrowa, jednym z tych wyzwań jest technologiczny na nową dekadę. De facto, mówi się teraz o już o początku, zaczyna się już mówić o tej rewolucji cyfrowej 5.0, tak? a więc hmm, rewolucji takiej, która hmm, daje nam zrównoważony rozwój, tak? A więc nie tylko patrzymy, aha, żeby serwer działał, ale ten serwer ma być ekologiczny, czysty, yy, pod względem emisji CO2, albo zminimalizować ten, to oddziaływanie, a przy tym mieliśmy 100% bezpieczeństwa. Nie? Mhm. A je, oczywiście. Urządzenia nie prac w dużej mierze same, pracują, ale mimo wszystko trzeba je umieć obsłużyć. O kadry chciałem jeszcze zapytać. Czy Park Naukowo-Technologiczny opiera się o kadry kształcone tutaj w regionie, czy, czy sięgacie dalej? No, i to jest chyba ewentem, bo rzeczywiście wszystkie kadry, które mamy w parku, to są absolwenci naszych uczelni. Zarówno Politechniki Polskiej, Uniwersytetu Polskiego, Wyższej Szkoły Bankowej. To jest element, że my pracują przez te lata, pracowaliśmy z ludźmi, bo to, co jest najważniejsze chyba ten, w naszym parku, to, to ludzie, tak? no, bo na nich oparliśmy ten rozwój. Ludzie. Widzą ten związek uczelni i oni sami z, walczą o ten swój kawałek m, swojego pola, na którym działają i go rozwijają. To jest, I to jest wspaniałe. De facto, ja jako prezes parku tylko się przyglądam e, i widzę no, ludzi, którzy pracują, e, bo to jest takie taka zarządzanie, powiedziałbym, takie zwinne, tak? obserwować ludziom możliwości do, do współpracy. Do rozwoju, a oni się sami będą rozwijać. A wśród studentów opolskich uczelni jest już takie przekonanie, że praca w parku naukowo-technologicznym to jest no, coś powiedzmy prestiżowego? Trudno mi powiedzieć, czy, czy jest takie przekonanie, natomiast musimy patrzeć przez park jako środowisko całe, parkowe, czyli środowisko również firm. No i rzeczywiście wspomniałem o firmie, może powiem, bo to może być dla firmy pewna reklama, ostatnio firma KB Automatic zrobiła dni otwarte w parku dla pozyskania studentów, uczniów żeby oni zobaczyli, jak można pracować z nowoczesną technologią. Przygotowała specjalne laboratoria pokazowe. I to pokazuje, jak, jak już firmy parkowe walczą na naszych studentów. Tak? My też w przyszłym tygodniu będziemy podpisać taką umowę tworzenia showroomu IT dla smart city i inteligentnego internetu rzeczy, bo Park jest też takim realizatorem takiego projektu EDICH, czyli projektu European Innovation Digital Hub, a więc takich kreatywnych rozwiązań, które będziemy pokazywać właśnie w Opolu na całą Polskę w zakresie IT. A film przecież mamy, można byłoby tu na, na wymieniać filmy, wymieniać, a chodzi o to, żeby te nasze firmy mogły przyjść do parku siąść przed de facto, jak my dzisiaj stoimy i zaprezentować swój produkt. Pokazać to na prezentacji. On będzie zapisany na, na serwerze i każda firma, która czy samorząd, czy firma w Gdańsku, w Szczecinie, które należą do tego klastra, że się ciągle rozwija, będzie mogła się po to rozwiązanie. Tak? Ale rozwiązanie, które prezentuje te najlepsze rozwiązania. Na, tak jakby to sedno tego rozwinięcia technicznego, aby każdy mógł zaglądać, aha, firma z Opolu ma coś takiego, to zadzwonimy do niej, e, może podejmiemy współpracę, może się rozwiniemy. Hmm? Czyli to jest przyszłość gospodarki również, te, tego pogranicza biznesu i gospodarki. No, oczywiście. ja myślę, że ja chodzi Nie chodzi o wiem. to, żeby się napracować, tylko żeby czerpać zyski z innowacyjności. No to co powiedziałem, czerpmy zyski ze swojego doświadczenia, ze swojego experience i myślę, że to jest dobry kierunek rozwoju, aby budować na tym, co już jest zrobione, a nie tworzyć nowe, 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 tylko wykorzystywać na 100% to, co się ma. Dziękuję za rozmowę. Prezes Zarządu w Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, profesor Jarosław Mamala był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Otwarty mikrofon, Radio Pole.